Oto Chrystusie święto Najświętszego Imienia Jezus, stąd też Ewangelia jest dokładnie ta sama, co w święto obrzezania pańskiego, bo jak wiadomo, nadawano przy obrzezaniu imię, które miało świadczyć o tym, kim będzie przyszłe dziecko. Stąd też ta sama Ewangelia, ażebyśmy zrozumieli, że to imię, które nadano Jezusowi, jest tym imieniem, w którym mamy zbawienie. Imię Pana Jezusa jest tym imieniem, które jest najświętsze ze wszystkich imion. Oczywiście najpierw jest Pan Bóg, ale potem z tych imion, które są imionami ludzkimi, imię Zbawiciela Boga Człowieka jest najświętsze. To znaczy, że wzywanie tego imienia jest aktem największej możliwej adoracji, czci, hołdu, jakim możemy oddać Panu Jezusowi. Stąd też ten wspaniały zwyczaj, który istniał w Polsce jeszcze powszechnie kilkadziesiąt lat temu, a dzisiaj niestety zanika, jakim jest chwalenie Pana Jezusa słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po łacinie laudetur Jezus Chrystus. Poza Polską ten zwyczaj praktycznie prawie że nigdzie nie istnieje, poza może paroma tylko krajami. Pamiętajmy, że w ten sposób, chwaląc Pana Jezusa, powinniśmy nie tylko chwalić Go naszymi ustami, ale też wznieść się w ten sposób na wyżyny modlitwy. To jest przyznawanie się do Pana Jezusa, które czyni z nas prawdziwie odważnych chrześcijan. Gdzie trudno jest oczywiście w ten sposób się pozdrawiać między obcymi ludźmi, którzy mogliby takie pozdrowienie wykorzystać do spotwarzenia imienia Jezusa. Natomiast my między sobą jako katolicy, przynajmniej przystępując do drogi świątyni, powinniśmy chwalić Pana Jezusa właśnie tym wspaniałym pozdrowieniem. W ten sposób wyznajemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, w moc Jego imienia. Moc tego imienia jest największa z możliwych, bo jest to imię Zbawiciela. I właśnie dlatego, z tego powodu, jak mówią teksty mszalne, na imię Jezus uginają się wszelkie kolana wszelkich stworzeń. Czy to będą stworzenia niebieskie, ziemskie, czy podziemne. To znaczy w niebie święte anioły, które adorują bezustannie Trójcę Przenajświętszą, te anioły na imię Jezus pochylają głowę i uklękają. Tak bardzo jest ono święte. Powinniśmy się wzorować na aniołach i z takim szacunkiem wymawiać to imię, żeby każdy widział, że jest dla nas ono imieniem najdroższym, najcenniejszym, najukochańszym i najwspanialszym. Wiemy, że często my jako ludzie, jako łomni i grzeszni, często nie robimy tego w odpowiedni sposób, ale warto się zastanowić nad tym, że to imię jest imieniem, które dało nam zbawienie. Powinniśmy szczególnie kochać i z szacunkiem i z bojaźnią Bożą je wymawiać. Na imię Jezus pochylają się karki również istot podziemnych, jak mówi tekst Mszy Świętej. To znaczy, jest to imię, którego szczególnie boją się demony, jako że imię Jezus zostało tym imieniem, zostały diabły i ich sprawki zwyciężone. Zostały zwyciężone knowania całego piekła. Stąd też imię Jezus, jego wymawianie jest też najlepszym, można by rzec, egzorcyzmem, takim, jaki jest dozwolony dla każdego wiernego. Wymawienie imienia Pana Jezus z szacunkiem, chwalenie Go oznacza, że uwalniamy samych siebie od wpływów demona. Zamiast mówić jakieś straszne rzeczy, zamiast mówić przekleństwa, czy też chociażby rzeczy nieodpowiednie, warto jest wypowiadać imię Jezusa z ogromnym szacunkiem. Kiedyś była praktykowana wśród katolików często, była taka praktyka, jak formowanie aktów strzelistych, gdy dłuższa modlitwa nie była możliwa, gdy były chwile zagrożenia, pokusy. Katolicy wymawiali różne formuły modlitewne, by w krótkich słowach wyrazić swoje uwielbienie dla Pana Boga
swoją miłość i przywiązanie do świętej religii katolickiej. Tymi słowami chcieli się oddzielić od świata, od wszystkiego tego, co świat oferuje, od jego zepsucia, od jego pułapek. I takim najpiękniejszym aktem strzelistym jest właśnie wypowiadanie słów: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, chociażby do samego siebie. W ten sposób uzbrajamy się przeciwko złu, bronimy się przed pokusami, w ten sposób też oddajemy należną cześć, jaką winniśmy oddawać Panu Bogu Trójcy Przenajświętszej. Po to, żeśmy stworzeni, po to żyjemy tutaj na ziemi i taki jest również nasz cel, ażeby po dotarciu do portu zbawienia wymawiać to święte imię, chwalić się przez całą wieczność, chwalić Pana Boga, chwalić naszego Zbawiciela i Jezusa Chrystusa. Zatem wymawiajmy często to imię, ale nigdy w sposób niestosowny, nigdy w sposób jako przerywnik w zdaniu, jako uzupełnieniem wypowiedzi. Nie, wymawiajmy to imię właśnie z takim słodkim nabożeństwem, z namaszczeniem, które jest należne naszemu Panu, który jest zwycięzcą piekła, śmierci, szatana, w którym jako jedyny mamy ratunek, który za nas przelał swoją przenajdroższą krew. Jeżeli będziemy wymawiać to imię, to też wyrazimy naszą przynależność do Chrystusa. Wyrazimy to, że chcemy do Niego przynależeć całym sobą, że całe nasze życie, w całym naszym życiu imię Jezus jest najważniejsze. Tak jak żołnierze armii oznaczają się, żeby nie pomylić ich z wrogami, tak i my powinniśmy się używać tego imienia jako hasła bitewnego, jako oznaczenia, które odróżnia nas od tego świata, od ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, albo o Nim powątpiewają, albo przynajmniej się Go wstydzą. Wstydzą się swojej przynależności do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby dobrze wymawiać to imię, powinniśmy się nauczyć od samej niepokalanej Matki Bożej, jak wymawiać święte imię Jezus. Ona była tą, która jako pierwsza zwracała się do naszego Zbawiciela tym imieniem i zwracała się w sposób najodpowiedniejszy, najpiękniejszy i najlepszy. Ona nas musi nauczyć, jeżeli będziemy tego chcieli, to na pewno nas nauczy, jak z odpowiednim szacunkiem i z miłością wymawiać, zwracać się do Pana Jezusa Jego imieniem i jak najstosowniej, najlepiej się do Niego zwracać. Prosimy zatem Marię o to, żeby nas nauczyła czci Bożej, jak mamy czcić Pana Boga, żeby nas nauczyła szacunku i miłości do Zbawiciela, która jest miłością inną niż ta miłość światowa, miłością, która oznacza oddanie, całkowite oddanie swojej duszy, serca, umysłu, swojego ciała na służbę Jezusowi Chrystusowi, naszemu Królowi, naszemu Zbawicielowi. Prośmy zatem Pana Jezusa o to, żeby nas przez swoje święte imię wyzwolił od wpływów szatana. Pamiętajmy też o wspaniałej litanii o Najświętszym imieniu Jezus, która jest szczególnego rodzaju obroną przeciwko złu, która jest pokornym wzywaniem pomocy Chrystusa poprzez jego imię przeciwko wszelkim sprawkom szatana, przeciwko słabościom własnego ciała, przeciwko blichtrowi tego świata. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokorne serce Maryi. Módl się za nami.